i płakać. Przed publikacją zdążyłem zobaczyć film Sylwestra. W tytule krzykliwa zapowiedź Cała prawda, a w treści screeny i głosówki, które wszyscy już doskonale znają. Chciałem skomentować tylko jeden zarzut z twojego ostatniego filmu. Prawda jest taka, że taka znajomość to najlepiej będzie prowadzić, jak się chociaż raz zobaczycie. Nie wiem, czy to, co piszę, jest logiczne. Po prostu według mnie powinniście się spotkać. Znowu obciął, tam jeszcze było ta rada moja. Czy będzie? Wygląda jak namawienie do spotkania, prawda? No kurwa, tak! Tak wygląda, Marcin. Zgoda, ale... A, okej, zgoda. Okej, myślałem, że znowu coś tu będzie, że... że kawa była, czy herbata. Jest zgoda, dobra. Zwróćcie proszę uwagę na pozostałą część tych wiadomości. Mama nie chce mnie puścić, chociaż bardzo lubi Stewarta i ma o nim dobre zdanie. Widać tutaj wyraźnie, że mama tej dziewczyny o wszystkim wie, że dziewczyna informuje ją o chęci spotkania i nie działa wbrew jej woli. Z tego powodu nie zapaliła mi się żadna czerwona lampka. Skoro... Tylko widzisz, Marcin, problem polega na tym, że ta jej mama mogła myśleć, że to jest jakiś fajny gość z internetu i to jest po prostu, że wiesz, spotkać się, zdjęcie zrobić i nara. Jej mama prawdopodobnie nie wiedziała, że ten typ do niej pisze, że ej, ale w Meksyku to można od 12. Ej, ale między twoimi rodzicami też jest duża różnica wieku. Ona nie była przy tym, jak na przykład on nagrywał, moja jest kochańsza, zakochałem się. A ty byłeś przy tym, jak on mówił, że ona jest kochańsza, że się zakochał. Widzisz, jaka kurwa mocna różnica. To dziewczyna rozmawia ze swoją mamą, ta jest świadoma, że jest jakaś znajomość i chęć spotkania, to nie widziałem powodu, żeby w jakiś sposób interweniować. Więcej na ten temat powiedziałem pod koniec filmu. Z poważnego tematu Sylwester robi kolejną typową internetową gównoburzę. Padły bardzo poważne oskarżenia, nawet nie wiem... Okej. No Marcin, skoro nagrywasz film, gdzie mnie oskarżasz o manipulację, no to ja odpowiadam, nie? Natomiast zobacz, to ty jeździsz po swojej rodzinie, nagrywasz z nimi. Ja nie nagrywałem jeszcze. Reakcja mojej mamy na Pandora Gate. No nie nagrałem czegoś takiego jeszcze. Wiesz, ilu osobom zniszczyłeś życie? Aha. Ja. Okej. I to wszystko kwitujesz zdaniem zostaw komentarz Wataha przebrany za druida? Zostaw komentarz o treści Wataha. Okej, czyli zarzut w moją stronę to jest, że zawsze kończę materiał pewną formułą i że mam tak, zawsze jestem w lesie w takim stroju, nie? Mocny kurwa argument, zostałem rozjebany. Serio? Robisz kolejne live z donatami, których zapis jest dostępny tylko dla posiadaczy płatnej subskrypcji? Od 4 lat zapis moich live'ów jest dostępny dla posiadaczy, dla wspierających kanał. Natomiast z akcji Pandora Gate są szoty. Tak jak normalnie szoty były usuwane, tak z całej akcji Pandora Gate szoty nie były usuwane i ludzie szotują i tak dalej. Również mocny argument Marcina. Rozumiem. Po fali krytyki za przypały w GOAT znalazłeś sobie idealny temat i moment do odbudowania wizerunku szeryfa internetu. Śpieszę z wyjaśnieniem. GOATsi zostali opublikowani chyba 20 albo 21. Niech no zerknę. września, a usukanek byłem w nocy już kilka dni wcześniej, chyba z 18 na 19. Jakoś świeżo po tym, jak nagraliśmy Pasuta, to chłopaki poszli na imprezę, a ja pojechałem do Sukanek, chyba o 2 w nocy albo 3 w nocy. Świadkowie Sukanek i Izak, bo Izak mi dał swój samochód, bo mój był zastawiony innymi autami. Więc również argument do kosza, Marcin. Gdzie w tym wszystkim troska o te dziewczyny? Zachęcasz ofiary do kontaktu z tobą, bo chcesz mieć po prostu więcej kontentu. Ech, Marcin, nie, bo chcieliśmy rozwiązać tą sprawę i ją rozwiązaliśmy. Obrzydliwe. Obrzydliwe to było zachowanie Stewarta. Zobacz tylko, jakie twoje manipulacje mają konsekwencje i jaką inni ponoszą cenę za twój powrót w roli szeryfa internetu. To nie jest konkurs na najfajniejszy filmik, Sylwestrze. Twoje czyny rujnują życie niewinnych osób, co będziesz mógł zobaczyć w dalszej części tego filmu. Ile tu jest gram? Hej! No hej! No dzień dobry! Dzień dobry! I
teraz zobaczcie. Ja tego przewinę. Marcin nagrywa film. Ej, to jest naprawdę bardzo nieładne zachowanie. Nagrywa film, w którym twierdzi, że o, moja rodzina dostaje brzydkie wiadomości. I w tym filmie upublicznia wizerunek swojej siostry, swoich braci, swojej matki, żeby ich jeszcze bardziej wciągnąć. Daje tytuł Pandora Gate, nie? Żeby ich jeszcze bardziej wciągnąć w środek całej tej sprawy. Czy tobie, Marcin, ich nie jest kurwa szkoda? Po co? Po co to robisz? Ja rozumiem, że dla ratunku swojego wizerunku, ale nie poświęcaj ich dlatego, żeby sobie poprawić notowania w internecie, na Boga. Dla mnie to jest straszne, nie? Dla mnie to jest straszne, naprawdę. Marcin, jesteś silny. My jesteśmy też silni. Słuchaj, nie można na to pozwolić. Wszystko. Chodzi o to, że ty po prostu tylko musisz na siebie uważać. Bo... Uważam na tyle, no ile mogę. No. Nie wychodzę z domu. Wychodzę z narzędziami samoobrony. Jacyś znajomi dzwonią do ciebie rozmawiać, czy nie bardzo? No czas zweryfikował, nie? Kto jakby był... Kto był prawdziwym przyjacielem, a kto nie. Ale w jaki sposób? No kto się odezwał, kto się nie odezwał w ogóle. Nie patrzę tak na to, wiesz, niektórzy, którzy się nie odzywali, niekoniecznie musieli coś sobie myśleć, tylko się nie odzywali, bo może po prostu nie... Kurwa, jeszcze... O Jezus Maria. Mnie zastanawia jedno jeszcze, nie? Skoro Marcin był przekonany, że mój i Konopskiego film został zmanipulowany i że to jest wszystko manipulacja, bo przecież tak mówił w pierwszym filmie, to dlaczego od razu po jednym dniu dał oświadczenie, że się całkowicie odcina od Stewarta? Nie mógł pomyśleć, ej, pewnie jak zmanipulowali o mnie, to pewnie też zmanipulowali o Stewarcie. Skąd ta pewność, że Steward winny od razu? Skąd Marcin miał tą pewność, sądząc, że zmanipulowaliśmy? To jest ciekawa też kwestia, nie? Nie chcieli tak się opowiadać w żaden sposób, ale nie wiedzieli jeszcze, jakie mają mieć przemyślenia. Ty, no ale jakie można mieć przemyślenia, Marcin? No słuchaj, wiesz co, no ale... Tak jak 20 jak... milionów osób, które to no, zobaczyło? Sakra, no ale rozumiesz. Chodzi o to, że... Widzicie, tutaj nie ma tak, ej kurwa zjebałem, że... Pisałem tej dziewczynie, żeby się spotkała z prawie 10 lat starszym, dorosłym człowiekiem. Zjebałem, ona miała 14 lat, nie? Nie, tutaj jest... Dlaczego Wardenga to zrobił? Dlaczego nagrał film? Tutaj nie ma czego. I mi się wydaje, że to nie jest tak, że on teraz, nie wiem, manipuluje, tylko on taki jest. On nie widzi winy w sobie. Ale jakoś... To znaczy, że nikt cię nie zna? Znam mniej, dlatego mam tych znajomych, których mam i tych najbliższych. Jak ktoś był dalszym znajomym, ale dał się poddać takiej narracji i to uwierzyć, to czemu nikt nie skupił swojej uwagi na tym, że manipulowali? Czemu nikt nie skupił... Ale w jaki sposób manipulowaliśmy? W jaki sposób? Twojej uwagi na tym, że zmanipulowali screenami. Że o tej kawie nie powiedzieliśmy. No kurwa, czy to jest game changer? Wyrwali wiadomości z kontekstu, że wsadzili mnie do takiego, a nie innego wora. No Marcin był w worku, wiedział, a nie powiedział. Dokładnie w takim, w jakim powinien być. Że nadali taką narrację. Ludzie bronią ich, mówiąc, no ale przecież Wardenga nigdzie nie powiedział, jak dodał screena. Ja akurat Pandora Gate, zauważcie, jak ja tam daję mało własnych ocen. Ja głównie czytam screeny tam, nie? Masz 14 lat, ale i tak zrób, to nigdzie nie powiedział, że chodziło o to, że ona ma ci zrobić lola. O, widzicie, on w to naprawdę wierzy, nie? Że w tym screenie, o tym wieku, to chodziło o słowo zrób. Przecież ja tam mówię, patrzcie, Marcin wiedział, ile dziewczyna ma lat. Albo zdjęcie... On w to wierzy po prostu, nie? Owszem, nie powiedział, ale powiedział to w filmie, w którym zestawił mnie z potencjalnym p***em i pokazał tego screena. Pozwolił ludziom samym się tego domyślić. To jest właśnie manipulacja. Natalia wyprowadza psa, Natalia chodzi po jedzenie. Nie, no wiesz co, nie, ja... Trudne by było, gdybyś coś zrobił. To tak, to byłoby trudne. Ale tak to nie jest trudne.
Oczywiście, że bolesne i rozmawiamy o tym i nastawiamy się. To, co już raz poszło w eter, tego się nie odwróci. Co chcesz zatrudnić ludzi, którzy będą... Zauważ, że Dubiel w poprzednim filmie dodał... Co? Let the game begin. On nie, on chyba na story coś takiego wrzucił. Będą chodzili od domu do domu i tłumaczyli, że Marcin Dubiel to nie jest pedofil, ani nigdy nie próbował kryć pedofila. Ale to, wiesz co... I będziesz próbowała 20 milionom osób w Polsce pewnie, które to zobaczyły, to wyjaśnić. Okazuje się, że relacje z nastolatkami mogli mieć też inni, mniej znani youtuberzy. W tym... Znaczy mi się wydaje, że Marcin wie, co robi. Zobaczcie, on tutaj dał swoją rodzinę do tego filmu. Ja już widziałem na wykopie, że ludzie robią przeróbki z jego rodziną, nie? I Marcin za chwilę doda kolejny film, mówiąc, ej, zobaczcie, ludzie robią przeróbki z mojej rodziny. Wina Wardęgi. Ja naprawdę nie... Ten człowiek jest zadziwiający. Marcin Dubiel, który miał wymieniać jednoznaczne wiadomości z 14-latką. Ja po prostu... No dobra, no... Tak napisał jakiś portal, no ale Marcin wysłał o tej chodź do Jaworzna, zabawimy się ostro bez Stewarta. Tylko ja i moja 14-latka. No to... No napisali, bo były takie wiadomości, Marcinie, nie? Trzeba mieć pretensje do samego siebie. Nie, nie Marcin, jeżeli media publiczne i sieć mają się opierać na pomówieniach... Kurwa, tu jest jakiś... Podpowiedzi ktoś daje. Ja po prostu... Nie, nie Marcin, jeżeli media publiczne i sieć mają się opierać na pomówieniach... I tu nawet... Ej, tu było cięcie? Czy mi się wydawało? Nie, coś się mi zacięło. Jeżeli media publiczne i sieć mają się opierać na... Tak, było. Ja pierdolę. O kurwa, to jest gorzej niż myślałem. Pomówieniach? To ja mam ochotę się zbuntować. Nie mam ochoty tego, rozumiesz? I będę walczyć z systemem, Marcin. Nie, bo ja mam też... Dzieci małe są i będą z tym żyć. I ja mam ochotę, rozumiesz? Przykro mi. Nie, to nie ma ci być ale przykro. Ale ty nie jesteś w stanie nic jestem. Zrobić. Nie jesteś. Jestem. Nie jesteś. Ale mogę zrobić minimum, rozumiesz? I tak zawsze będzie za mało. Musisz to zrozumieć. Nie, nie. To nie trafiło do jego zwolenników, to trafiło do wszystkich. Do osób, która raz w życiu, tak. Do pani pracującej w Żabce, która raz w życiu odpaliła YouTube'a, żeby zobaczyć ten film i nie odpali go nigdy więcej. Rozumiesz? I ta pani w Żabce, ilekroć ja tam nie wejdę, zawsze będzie myślała to samo, bo widziała tylko ten jeden film. Zobaczenie. O, myszku. Dzień drugi, wróciłem wczoraj w nocy do Warszawy. Właśnie dostałem telefon od mojej mamy, że jakiś chłopczyk poturbował moją siostrę w szkole. Hej, Tosiu, miałeś jakieś problemy dzisiaj? To jest mocny gość, nie? Ktoś twierdzi, że ktoś poturbował jego siostrę w szkole. Ej, operatorzy, włącz kamerę, nagrywamy. Hej, ktoś poturbował cię w szkole? To jest mocny gość, nie? To jest bardzo mocny gość, ten Marcin. No z jednym kolegą. I co? Tylko mnie tam wyzywał. Tak? A nic ci nie zrobił? Tylko na WF-ie mnie trochę zbił. Zostaw komentarz o treści w watach. Okej. Okay. Siostra chyba nie wiedziała, że musi powiedzieć, że była poturbowana. Tutaj nie wiem czemu ja, że moja wina, tak? A. Mamy kolejny dzień w Warszawie. Jadę teraz do mojego znajomego na siłownię. Mój znajomy ma siłownię w domu, więc jadę u niego poćwiczyć. Nie chcę pokazywać gdzie, bo nie chcę na niego też... Nie chcę ściągnąć na niego żadnej fali hejtu. No na siłownię na mieście to raczej nie pójdę. Trzeba sobie jakoś radzić. Wydaje mi się, że też gdybym teraz po prostu zamknął się w domu i nie wychodził do ludzi, to byłoby gorzej, nie? Po prostu trzeba jakoś zacząć żyć. Stwierdziłem, że pójdziemy na spacer statkiem, żebym mógł z wami chwilę porozmawiać. Kurwa, przecież przed chwilą się żaliłeś, że Natsu musi chodzić, bo ty się boisz wychodzić na spacery z psem.
Dosłownie, kurwa, żaliłeś się no 2 minuty temu. Tadek nie był ze mną od 3 tygodni na spacer. Kurwa, przecież ta... Czekajcie, może mnie pojebało już. Dwa tygodnie trwa drama. Ale już od 3 tygodni Marcin nie chodził sam na spacer, w strachu był. Przez ostatnie 3 tygodnie mogła z nim wychodzić tylko Natalia. Siad! No widzicie, już nawet mnie nie słucha. Hej, Tadek! Halo, siad! Mam psa obronnego, damy radę. Jeżeli? To, co teraz będę mówił, to idzie prosto z serca, szczerze. I choćby miało to trafić do 5% osób, które to usłyszą, to i tak będzie dla mnie sukces. Przede wszystkim to, co chciałbym, żeby najbardziej wybrzmiało, to, że jeśli macie kogoś atakować, to błagam... O, teraz bohater już jest. Błagam was, żebyście atakowali mnie, a nie moją rodzinę, bo ja nawet nie wiem, jak mam spróbować. To nie wiem, Marcin. Wydaje mi się, ja oczywiście jestem za tym, żeby ludzie nie atakowali nikogo. Nawet już nie piszcie, kurwa, komentarzy żadnych do Marcina i tak dalej. Natomiast jesteś w internecie wiele lat, Marcin, więc pewnie wiesz, jak działa internet. Internet też się składa w dużej mierze z dzieciaków. Jeżeli nagrywasz film, że ej, patrzcie, to jest moja siostra, to jest moja mama, nie dokuczajcie im, to ludzie będą im dokuczać. I ja wiem, po co to robisz, bo później nagrasz kolejny film z obrzydliwymi komentarzami, które ludzie będą pisali po tym dokładnie filmie, nie? To jest naprawdę, bardzo to jest człowiek... Ale ciężko na to celić. ...próbować przyjąć na siebie ten hejt cały, ale... Moja aktualna sytuacja rodzinna jest bardzo kiepska. Moja siostra jest bita w szkole. O mój Boże. Przez chwilę z nią rozmawiam. Okej, dobrze. Mój młodszy brat się bije. Mój starszy brat też ma bardzo duże nieprzyjemności. Ja mu tego nie odpuszczę. Rozumiesz? Nie, ja mu tego nie odpuszczę. Bo ja nie będę chodzić, rozumiesz? On sobie poradzi, ale ja sobie nie poradzę. Moja Tośka sobie też nie poradzi. Że ktoś sobie wymyśli, k***a, że licz zrobi. Rozumiesz? I na wstępie tej pogawędki chciałbym, żebyście po prostu... Chciałbym was prosić o to, żebyście swój gniew wylewali na mnie, a nie na moich bliskich, bo oni naprawdę nie zrobili nic, żeby sobie na to zasłużyć. Nie zamierzam się żalić, mówić, jak ciężka jest to dla mnie sytuacja. Przecież nagrałeś film, w którym się żalisz i pokazujesz, jak ciężka jest dla ciebie sytuacja. Ale po prostu chciałbym zrobić wszystko, żeby nie była ciężka dla mojej rodziny. Dlatego nagrałeś film, gdzie pokazujesz swoją rodzinę całą i ją wplątujesz bezpośrednio w Pandora Gate, dając taki tytuł. Mój Boże. Wiecie, ja zrobiłem naprawdę bardzo dużo głupich rzeczy w swoim życiu, ale na pewno nigdy nie zrobiłem żadnej krzywdy dzieciom. Teraz tak naprawdę wydaje mi się, że to już chyba... No dobra, a na przykład... Jeżeli widziałeś, że Stu flirtuje z 14-latkami, jeżeli leci się nawet do jednej spotkać z nią. To mnie zastanawia, nie? Dlaczego to się nie wydawało Marcinowi dziwne? Marcin wiadomo powie, ale to nie jest krzywda dla niej. No te dziewczyny trochę inaczej niektóre uważają, nie? Przecież była jedna 13-latka. Przecież Marcin też wiesz, że jest taka dziewczyna... z imieniem na... no dobra, nie będę mówił nawet pierwszej litery imienia. Ta, o którą pretensję miała, znaczy, która jakby przelała szale goryczy, że sukanek zareagowała, nie? Czy tej dziewczynie też się nie stała krzywda? A to wszystko jest trochę powiązane, nie? Gdybyś zareagował na początku i byś powiedział, ej, Stu, pojebało cię? Dlaczego ty lecisz do 14-latki? Dlaczego ty flirtujesz? Dlaczego wyznajesz jej miłość? I tak dalej. Masz kurwa 24 lata prawie. Powiedzieć tak do Stewarta, nie? Może to by się wszystko inaczej potoczyło. Wybroniłem w tym ostatnim filmie i udowodniłem ludziom, że nie mam nic wspólnego z...
W pierwszej kolejności chyba odniosę się do tej wiadomości, którą napisałem, bo to jest w tej chwili to, co jest mi najbardziej zarzucane, czyli faktu, że napisałem tej dziewczynie, żeby się spotkała. I zobaczcie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. O której godzinie ja opublikowałem film? Czy to się da sprawdzić? Nie wiem, czy jest informacja o godzinie. Chyba o 15, o 16 prawie, nie? No chyba, że on to nagrał, że obejrzał film, wyszedł i to nagrał. Ale nie, bo on tutaj dopiero nagrywa po moim filmie i się odnosi. Czyli to jest nagrane jeszcze przed moim filmem, nie? Czyli tutaj on pokazuje, że on był świadomy, że, że ja mam ten screen i on wyjdzie. I ja nawet dostałem informację, że Marcin chciał wyprzedzić jakby i nagrać pierwszy ten materiał, żeby wyprzedzić mój. Taką informację dostałem od kogoś z obozu Marcina. Ze Stuartem. Wiecie, ja miałem 18 lat. Bo przecież w tym pierwszym oświadczeniu nie pokazywał tej wiadomości, nie? A teraz pokazuje, że był świadomy tego, że to jest. Bo w pierwszej mówił, że ej, ale przecież ja nie wiedziałem, bo on skrecił z wieloma dziewczynami i tak dalej. To była rozmowa nastolatka z nastolatką, graliśmy wspólnie w CS-a, rozmawialiśmy sobie na Teamspeaku. Nie wiem, nie miałem żadnych w ogóle zamiarów wobec tej dziewczyny i też nie wiedziałem, żeby Stuart jakiekolwiek miał. I dalej to samo, nie? Zamiary złe wobec niej i biorę to na klatę. Napisałem tak, o, po prostu, to się spotkajcie. Nie zastanawiałem się nad tym, że Stuart ma 22 lata. Ja byłem po prostu nastolatkiem, miałem 18, mieszkałem z tatą. I tak jak mówię, nie przywiązywałem do tego żadnej większej wagi i żadnego znaczenia. Teraz z perspektywy czasu, no oczywiście, no... Jakby to jest brzemię, które będę musiał nosić. Z tego, co wiem... I zobaczcie, i tutaj się już Marcin normalnie przyznaje, mówi okej. To jest brzemię, które będę musiał nosić. Przyznaję się do tego. Więc po co był ten pierwszy film, w którym mówił ja nie wiedziałem, do jakiej to dziewczyny jest. Bo Stu kręcił z wieloma. Wiem, ona przecież... Do mnie na przykład bardziej trafia ten fragment, nie? Ten fragment. Też chyba i tak mówiła, że między nimi do niczego nie doszło i Stuart nigdy nie powiedział mi, żebym... O co wam chodzi? 2 minuta 0:25. Nie rozumiem, o co wam chodzi. O co wam chodzi? Samoobrony. O co wam chodzi, że po prostu cięcie jest? No dużo jest cięć. Nie wiem, o co wam chodzi. Dwa lata, ja byłem po prostu nastolatkiem, miałem 18 i biorę to na klatę. Uśmiech przed cięciem? Wychodzę z narzędziami samoobrony. No, to nic nie dowodzi, że uśmiech. Zamiary złe wobec niej. I... Tak jak mówię, nie przywiązywałem do tego żadnej większej wagi i żadnego znaczenia. Teraz z perspektywy czasu, no oczywiście miał jakiekolwiek złe do niego jakieś dziewczyny. Ja przez cały czas przyjaźni ze Stuartem przeżyłem naprawdę dziesiątki jego dziewczyn. Stuart był singlem, często wpadały do niego jakieś dziewczyny i to nie były dziewczyny, które miały 14 lat. No zdarzały się też młodsze. Były dziewczyny, które były starsze i nie zwracałem uwagi na to. Nie wiedziałem, że coś takiego może być na rzeczy i ja wiem, że teraz... No i właśnie to jest dziwne, nie? Ja nie wiedziałem, że coś takiego może być na rzeczy. No przecież przy Marcinie chłop flirtował z 14-latką. Jest takie, to jest dziwne.
W sensie, że przy, no, był przy tym, jak Stu nagrywał to, że kocham cię do 14-latki. Muszę wziąć za to odpowiedzialność i jak najbardziej biorę tą odpowiedzialność. Wyglądałem tak, byłem naprawdę kompletnym... No i to jest... Powiedzieć o tym, że chciałem nagrać taki materiał. W początku chcę tylko powiedzieć, że mam przy sobie telefon, ponieważ pamiętam. Dasz ściągnąć, ale pozmieniaj trochę. Z tym szczylem. Dla mnie temat w ogóle seksualności wtedy to, wiecie, ja byłem nastolatkiem, który siedział i nie patrzyłem w ogóle takimi kategoriami. I to jest ta największa rzecz. Dzięki, Terno. Którą chcecie mi zarzucić, to możecie mi to zarzucić i przepraszam za to. Przepraszam, że się wtedy nad tym nie zastanowiłem. Cała ta sytuacja w ogóle pokazała, to jest moim... No i tutaj przeprosił, nie? Czemu od razu to nie padło, tylko najpierw film, że pozywam, manipulacja. Drugi film, manipulacja, manipulacja. I dopiero w trzecim... No dobra, przepraszam. Podaj jeden argument za tym, że nakręciłeś dramę na całą Polskę, zamiast pójść po cichu na policję. Sukanek w 2000... To było w moim materiale przecież powiedziane. U Konopa to było powiedziane. Oglądaliśmy to nawet chwilę temu. Sukanek w 2020 poszła na policję. Przez 3 lata policja nie była w stanie tego pchnąć dalej. Przecież to było powiedziane w moim filmie, w filmie Konopa. Co chwila to jest mówione, a ludzie dalej swoje. Prawdziwym znajomym, zweryfikowało się bardzo wiele osób. Ci, którzy są blisko mnie, wiedzą, jaki ja jestem i wiedzą, jaka jest prawda, wiedzą, że ja nie jestem złym człowiekiem. Choć robiłem głupie rzeczy i złe rzeczy i dobre rzeczy. To jest... Płaczu coś długo nie ma. Ile to już jest bez płaczu? Kilka Dla mnie minut. Bardzo ciężki czas. Straciłem wszystko, co miałem. Chciałem też zmienić numer, bo zaczął dzwonić z każdej możliwej strony. Każdy mój biznes tak naprawdę się rozłożył. Wszędzie muszę chodzić z gazem pieprzowym. Boję się, co się może stać na ulicy. Teraz jesteśmy w pustym parku, ale nie wiem, co by było, gdyby teraz szła tu jakaś grupka osób. To nie jest łatwe. Po prostu nadano temu jakąś narrację. Byłem jakimś elementem tej układanki. Cała ta sytuacja została pokazana, jakbym był wspólnikiem pedofila. Ja naprawdę nie wiem, jak mam powiedzieć, że... Nie wiem, jak mam... Ja mam spróbować pokazać ludziom, że to nie jest prawda. Tak nie było. Tak po prostu nie było. Wszyscy radzą mi teraz, żebym schował... Jest jedna rzecz. Pokazać całą korespondencję ze Stewartem. Czy tam ani razu nie było coś gadane o ona mi się podoba na przykład, że Stew na przykład, czy nie zwierzał się Dubielowi, że podoba mi się ta dziewczyna, nie? Podoba mi się ta. Jakby pokazał całą korespondencję ze Stewartem z Facebooka, z tego starego, z lat 2014-2017. Z 2017-2023 z tego już nowego Facebooka, z WhatsAppa i tak dalej. Wpał się w cień, przeprowadził się gdzieś, chodził jakiś czas, być może za granicą. Zawsze może usunąć, ale wiesz co, ja, jeżeli usuwasz na Facebooku jakąś wiadomość, to wtedy jest taki napis, wiadomość została usunięta. Natomiast z WhatsAppa tak, można usuwać i z Instagrama, ale na Facebooku zostaje taka, że wiadomość została usunięta. Być może w jakimś domku, w górach. Tylko, że ja nie mam ochoty chować głowy w piach. Jeśli mogę zrobić cokolwiek, żeby udowodnić ludziom, cokolwiek, żeby pokazać, jaka jest prawda, ja naprawdę chcę to zrobić. Tak jak już mówiłem w poprzednim filmie, oceniajcie mnie za wszystkie głupoty, które zrobiłem. Zrobiłem w swojej karierze naprawdę masę głupot. Ja rozumiem, że ja powinienem być już skancelowany z internetu, ale błagam, nie szerzcie tej narracji, w której robicie ze mnie pedofila lub wspólnika pedofila. To naprawdę nie jest... Ja, moje zarzuty do Marcina to takie, że wiedział o tym, że Stu poleciał do tej dziewczyny. Namawiał sam Marcin przecież tą dziewczynę i Dubiela, i Stewarta, przepraszam, na spotkanie. To były moje zarzuty. No i przede wszystkim to Sukanek, że mając tą wiedzę,
Gdy Sukanek powiedział, ej, ale Stu to jakieś miał relacje z nieletnimi, to Marcin, wszystko wymyśliłaś. Jak ty, a przecież, kurwa, no, o to chodzi. Dlaczego? Jestem ja. Najgorsze jest to, że wiem, że muszę być silny i zrobić to dla swojej rodziny, bo gdyby w tym wszystkim chodziło tylko o mnie, ja nigdy nie chciałem sprowadzić czegoś takiego na swoją rodzinę. Ja naprawdę, wiecie, to są młode dzieci. Zachowania, o które mnie teraz posądzają ludzie, zachowania, które ja w opinii ludzi próbowałem kryć, to jest sprzeczne ze wszystkimi moimi wartościami życiowymi. To jest dla mnie coś, co tępię, czego z czym nie chciałbym mieć nigdy nic wspólnego. Naprawdę. Wytłumaczcie mi, co siedzi w głowach ludzi, którzy osądzając mnie o pedofilię, dzwonią do mojej matki i mówią jej, że zgwałcą i zabiją jej 11-letnią córkę. Kim są ci ludzie? Co to o nich świadczy? Ja jestem w tym wszystkim zły? Tak bardzo chciałbym zrobić cokolwiek, żeby móc chociaż ich uchronić. Nie mogę znieść tego bólu mojej mamy. Nie mogę znieść tego bólu mojego rodzeństwa, które próbuje mi mówić cały czas, że wszystko jest dobrze. Gdy ja później dowiaduję się, że ktoś ich gnębi. Ja robiłem głupie rzeczy, ale nigdy nie zrobiłem krzywdy żadnemu dziecku. Nigdy się do tego nie przyczyniłem. Wiem, że ja nie jestem w tej sytuacji wiarygodny. Wiem, że na koniec dnia to przecież jest Marcin Dubiel, ale ja mówię prawdę. Dziękuję tym wszystkim, którzy mnie wspierają. I jestem wdzięczny wszystkim moim bliskim i wszystkim osobom, które dały mi jakieś wsparcie. And the Oscar goes to... Ja średnio kupuję ten film Marcina. Bardzo granie na emocjach, no bo no już nie ma argumentów, nie? Więc pozostaje granie na emocjach. Jeśli mogę, nie wiem, co, jakoś zaapelować, no to ludzie, powstrzymajcie się już od czegokolwiek, jakichś tam komentarzy brzydkich w stronę Marcina. Bo po pierwsze, to jest chujowe, a po drugie, Marcin to wykorzysta. Natomiast trzeba tutaj pamiętać, że rodzina Marcina to kompletnie nie jest winna tego wszystkiego, nie? I tak dalej. Jakby ten film wyciąć tylko do tego, że tutaj on idzie, przeprasza, mówi, że faktycznie, że to była lipa, że nie pomyślał i tak dalej, to okej. Okay. Ale no tutaj granie na emocjach, no jeszcze trzeba pamiętać o tym pierwszym filmie i drugim filmie, nie? Czyli pierwsze ten na Instagramie i później tym drugim, że materiale. Oni, jakby widać też, że Marcin się wzorował trochę na tym, jakie filmy tworzył Boxdel, tylko że trochę zamienił miejscami. Boxdel najpierw dał granie na emocjach, później dał taki dynamiczny, cięty film, a Marcin najpierw cięty film, a później granie na emocjach. Nie wiem, o co wam chodzi, 2.25. Może po prostu nie chcieli tak się wypowiadać w żaden sposób, ale oni wiedzieli jeszcze, jakie mają mieć przemyślenia. Ty no. Ej, no dużo jest tych cięć. No albo no... Ja nie jestem zdziwiony.